Serducho 4 lutego 2008 roku. Wspomnienia na zdjęciach to film w wyobraźni. Idę szybko i pewnie w kierunku szkoły 777, no tak, ale jest problem, jak zapytam o dziewczynę, skoro nawet nie mam jej zdjęcia sprzed siedmiu lat. Wracam do metra, szybko do stacji bikini, dochodzę zdyszany do zakładu fotograficznego. Na szczęście jest zaspany facet z wczoraj. Po chwili wracam z kopią zdjęcia klasowego w kierunku szkoły. Wchodzę i pytam faceta w okienku, czy zna tą klasę? Facet coś duma i twierdzi, że to jest klasa chyba, takiej młodej nauczycielki, ale ona jest teraz na urlopie i wróci za tydzień. Dziękuję, mówię i wracam do domu. Po drodze poznajemy się z moją nową siódemką, rzucam strzały w kierunku szkoły, parku wszystko jest i dalekie i bliskie. W myślach mówię do niej: Siódemko, jesteś rewelacyjna, jakie masz ostre spojrzenie. Wracam do domu, podłączam kamerę do Matrixa, rewelacja, kolory, zbliżenia, dźwięk, coś fantastycznego. No, mówię do niej: Stara będzie z nas para, obyśmy tylko dziewczynę znaleźli. Zasypiam zadowolony, ale długo nie mogę zasnąć. W końcu nadchodzi sen, jestem w szkole i widzę Serducho, jak płacze, a dziewczyna się śmieje. Chcę do nich podejść, ale wchodzą do klasy, ja za nimi, potem do następnej i tak dalej. Biegam tak w koło. Jacyś nauczyciele się ze mnie śmieją, a ja nie mogę nic powiedzieć. Wszyscy pukają się w głowę. Mnie jest przykro i słyszę taki beznamiętny rechot. Nagle pojawia się on, bierze mnie za rękę i według jego praw przelatujemy przez ścianę i lądujemy w parku obok szkoły. Widzisz, mówi, nie jest to takie proste. Nie rób niczego sam. Ja się wkurzam i mówię po co mi to, dlaczego ja? Czy ja nie mogę żyć tak, jak żyłem dalej? Wiesz, jakie to trudne? Pytam go z nadzieją w głosie, żeby mi dał spokój. Nie jestem aniołem, nie umiem panować nad emocjami. Owszem, szkoda mi serducha, ale to jest piękna kobieta i jak ją widzę, to tylko o niej myślę. Rozumiesz? Zacząłem krzyczeć. Nie chcę narazić się na pośmiewisko. Ludzie mnie nie obchodzą, ale jeśli ona zaczyna się ze mnie śmiać, to jest mi bardzo źle. Ok, powiedział, trochę cię rozumiem, choć nie do końca my kochamy każdego, a wy ludzie, jeśli już to zazwyczaj jedną osobę. Uwierz nam, pocierpisz jeszcze trochę, a potem zmienisz zdanie. Jak to zapytałem? Wtedy zniknął, a ja już nie wiedziałem, czy śnie, czy śpię dalej.